Szumy uszne są utrapieniem dla wielu ludzi. Dlatego specjalnie dla Państwa przeprowadzimy dzisiaj wywiad z profesorem Pawłem Jastrebowem, który opracował terapię szumów usznych, w skrócie TRT. Zapraszam do obejrzenia tego ciekawego wywiadu. Szumy uszne jako słyszenie ich dotyczą około 20 lub nawet więcej procent generalnej populacji, ale szumy uszne jako problem, tak zwany klinicznie znaczące szumy, zmieniają się z kraju do kraju. W Stanach jest około 8%, którzy w ogóle mają problemy, około 3-4, które mają już takie zaawansowane problemy i około 0,5% do procenta, gdzie są bardzo duże problemy z szumami usznymi. Co szczególnego wyróżnia terapię szumów TRT, której pan jest twórcą? Terapia ta ma tą unikalną właściwość, że stara się zlikwidować reakcje wywołane przez szumy poprzez zmianę połączeń pomiędzy układem słuchowym i innymi układami w mózgu. W związku z tym pacjent może słyszeć szumy, ale go po prostu nie kłopoczą i reaguje na szumy tak jak na przysłowiową lodówkę w domu, która się włącza lub wyłącza, no ale to nam nie przeszkadza, normalnie nie słyszymy. Jak szybko w takim razie możemy liczyć na poprawę po zastosowaniu terapii TRT? No to jest bardzo istotne pytanie, dlatego że wiele ludzi ma złą informację, że to trzeba czekać 9 miesięcy albo 18 miesięcy, żeby dostać pomoc. To jest nieprawdą, dlatego że poprawę się obserwuje dużo, dużo szybciej, tylko że ta poprawa idzie coraz więcej. Średnio rzecz biorąc, pacjenci obserwują wyraźną poprawę, nie końcową, ale wyraźną poprawę w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Dla wielu z nich to będzie w okresie 1 miesiąca już. Jest więcej poprawy w 6 miesięcy, więcej w 9 i tak dalej. Całe leczenie trwa od 9 do 18 miesięcy typowo, gdzie w wielu przypadkach jest możliwość osiągnięcia pełnej poprawy poniżej 9 miesięcy, ale ja utrzymuję te 9 miesięcy sztywno, żeby zapobiec relaps, żeby zapobiec odrodzeniu się szumów usznych. A jak długo utrzymuje się efekt po zakończeniu terapii TRT? Nasze wyniki wskazują, że utrzymuje się w nieskończoność. I specjalne prace zostały przeprowadzone w Niemczech i we Włoszech, używając 5-letnie sprawdzenie i 3-letnie sprawdzenie. Okazało się, że pacjenci, którym się poprawiło, nadal są w świetnym stanie, a nawet obserwuje się stopniowe dalszą poprawę, jeszcze lepiej są pacjenci, pomimo tego, że już nie muszą przestrzegać żadnego specyficznego protokołu. Ja mam obserwacje z pacjentami do 20 lat, więcej, i zdarzają się przypadki, że pacjentowie się odradzają szumy uszne, ale na ogół to jest związane z jakimś dramatycznym przeżyciem. Na przykład pacjentka dostanie nowotwór piersi, idzie przez chemoterapię i wszystko, co powoduje i zarówno stres, jak i zniszczenie ucha, czy na przykład pacjent jest w wypadku samochodowym. Normalnie nie obserwuje się, albo niezwykle rzadko obserwuje się ponowne pojawienie się szumów. A jeżeli nawet się pojawi w tym układzie, to jest potrzebny bardzo krótki okres czasu ponownego leczenia rzędu tygodni, żeby wrócić do poprzedniego stanu. Celem terapii TRT jest zlikwidowanie reakcji i wtedy automatycznie, czy chcemy, czy nie chcemy, następuje tak zwana habituacja percepcji, czyli pacjent zaczyna słyszeć percepcję szumów usznych w coraz mniejszym procencie czasu. I z początkowego procentu, który jest często 80 do 100%, to potrafi spaść do 10%, 5%. I najlepiej to ujął jeden z moich pacjentów, dobrze rozpoznanych, aktor William Shatner, kapitan Kirk w Star Trek, którego gdy zapytałem kilka lat temu, to jak tam, Billy, jakie są twoje szumy, to powiedział mi, że zupełnie mi nie przeszkadzają, a tak słyszę to jakieś 5, może 10%, a to staje się tylko, kiedy w czasie tych Star Trek Convention sam ktoś mnie łapie i zaczyna opowiadać o ich tynytusie. TRT zarówno w naszych rękach, w moich rękach, jak i w rękach wielu ośrodków na całym świecie, jest używana w tej chwili w 33 krajach na świecie, ma efektywność powyżej 80%, 82% w moim specyficznym przypadku, z tym, że to jest pomoc w sensie znaczącego i klinicznie, i statystycznie poprawy.
naprawdę chociaż jakąś poprawę uzyskuje się w około 90% pacjentów. No to bardzo skutecznie. A jakie korzyści widzą pacjenci po zastosowaniu pana terapii? Podstawową korzyść. Szumy uszne przestają być jakimkolwiek czynnikiem w ich życiu. Przestają wpływać na ich życie. I o to chodzi. Czyli uszczęśliwia pan wielu ludzi. Mam nadzieję. Jest ze mną Iza Kilimar-Witkowska z firmy Izofonis z Gdańska. Powiedz Izo, jakie są twoje wrażenia po zakończeniu kursu z terapii TRT? Bardzo pozytywne. Faktycznie z taką sławą się spotkać, no to myślę, że taka nobilitacja. Przyznam, że byłam zaskoczona ilością obalonych mitów tutaj na tym spotkaniu. Najbardziej zaskoczyło mnie chyba to, jak myślę większość naszego środowiska, że częstotliwość i poziom głośności szumów usznych, tinnitusa, nie ma najmniejszego znaczenia w terapii tych szumów, tak? Myślę, że to był taki szok. Robert Pakuła, właściciel firmy Auris i prezes Świata Słuchu. Robercie, powiedz mi, czy jesteś przekonany do argumentów, które przedstawiał profesor i będziesz je stosował w swoich gabinetach? Jestem bardzo przekonany. No, wszystko zostało wytłumaczone w taki sposób, że nie mam najmniejszych wątpliwości. Terapię będę starał się wdrażać jak najszybciej. Sprzętowo jestem całkowicie przygotowany do tego. Ważną rzeczą, którą usłyszałem, to jest duża przydatność dipigramów w samej procedurze jakby wykrywania szumów usznych u osób, które nie mają niedosłuchu. No i to jest jakby dla mnie dość istotne, bo sprzęt tego typu często jest w gabinetach, a jest rzadko używany, jakby wykorzystywany aż tak dobrze, jakby mógł być wykorzystywany. To prawda, w 100% się zgadzam. Bardzo Tobie dziękuję również za udzielenie tego wywiadu.